Łomazy dzisiaj w Międzyrzecu Podlaskim również reprezentowane. Jest to reprezentacja szkoły podstawowej. Tak jest, szkoła podstawowa w Łomazach, zespół placówek oświatowych w Łomazach, reprezentacja z klasy ósmej szkoły podstawowej. Jak co roku na początku września otrzymujemy kalendarz imprez sportowych z Bielskiego Szkolnego Związku Sportowego i tam przeglądając, jakie zawody mamy w tym roku, również zauważyłem, że są właśnie zawody ze strzelectwa sportowego. Nie posiadamy strzelnicy, ale ja od 2 lat organizuję zawody ze strzelectwa sportowego z takich podstawowych wiatrówek, karabinków pneumatycznych, które są ogólnie dostępne. I od, mówię, 2 lat zorganizowałem już 7 takich mini zawodów i te osoby, które tutaj ze mną przyjechały, część z nich była na tych zawodach, a część no, ćwiczyła w warunkach domowych, tak to nazwijmy. Niestety ludzie jeszcze, jak słyszą słowo broń, karabin pneumatyczny, to jednak chyba w umysłach jeszcze jest tak, że to karabin to jest od razu coś strasznego. W przypadku tutaj moim, gdzie ja to tutaj prowadziłem w zeszłym roku, to miałem najmłodszych, którzy już przychodzili z klasy 4 i nie było problemu, strzelali. Oczywiście inna pozycja, bo to była pozycja startowa siedząca z podpórką, ale osoby starsze z 7-8 klas strzelały już tak, jak się strzela na zawodach, czyli z pozycji stojącej. Uważam, że trzeba to promować. Bo ci, którzy nigdy nie strzelali, no nie mają pojęcia, ile to wymaga właśnie koncentracji, również odpowiedniego przygotowania też fizycznego, żeby tą sylwetkę utrzymać. Także wiele, wiele bardzo pozytywnych rzeczy tutaj jest w tym strzelectwie. I jak najbardziej jestem za tym, żeby to rozpowszechniać. Ja myślę, że zwłaszcza teraz, kiedy czasy się robią takie niepewne, umiejętność strzelania jest bardzo przydatna. Nasi uczniowie korzystają ze strzelnicy, ucząc się strzelać. Myślę, że jest bardzo, bardzo przydatne. Skoro strzelnica na miejscu, czasami korzystacie z tego dobrobytu? Powiem, że tak, bardzo często nawet. Jak to wygląda? Jakie były twoje pierwsze doświadczenia w broni? No, musiałem się bardzo dużo uczyć, tam SOR wszystko pokazywał, ale jakoś dałem radę. Strzelnica w sumie fajna, na WF-ie zazwyczaj chodzimy. No jest ogólnie całkiem spoko. Pierwsze wrażenia na strzelnicy to były dobre. Pamiętam, jak przyszedłem pierwszy raz na strzelnicę w wieku 8 chyba lat, jak były te biegi. Jakieś biegi były. I tam były organizowane zawody jeszcze w trakcie tych biegów. No i fajnie się strzela. Tak. I no i ogólnie fajnie się strzela. Strzelanie bardzo fajne, lubię się strzelać też tak na strzelanki ASG. W szkole strzelnice mamy, dużo osób chodzi, fajnie. Nauczyciel nas nauczył strzelać, pokazał co i jak. Często chodzimy na WF-ach. No i ogólnie fajnie. Ja pierwszy raz byliśmy w pierwszej klasie, to nam pan powiedział parę, trochę trudno było na początku się nauczyć, ale przyszło fajnie, teraz chodzimy, dużo strzelamy. Się dużo nauczyliśmy. Ja tam strzelam, bo lubię. Jakoś się do tego nie przykładam. Ale same dziesiątki? Nie. Znaczy... ja tam próbowałem bokiem strzelać i tak różnie. Ja się tym bardziej w sumie bawię. No. Tak, dobra według mnie. Dobry pomysł na spędzanie wolnego czasu? Tak, według mnie tak. Powinni to zrobić w innych szkołach według mnie. Bo rzadko kto ma dostęp do takich rzeczy. Wszędzie to powinno być według mnie, bo to jest naprawdę fajna zabawa. Staramy się, żeby ten sport strzelecki rozpopularyzować w naszym powiecie. Tak jak słusznie zauważyłeś, strzelnica cały czas prężnie działa. Jest otwarta dla wszystkich chcących z niej skorzystać, bo szkoły podstawowe w wolnej chwili kontaktują się ze mną i przychodzą na naukę strzelania. Nie tylko z naszego miasta, ale też z naszego powiatu, bo jestem otwarty na wszelką pomoc i naukę dla wszystkich chętnych. Serdecznie chciałem podziękować dla Stasia za pomoc i organizację, tak, dla Stasia Polaczuka, dziękuję, w organizacji tych naszych zawodów. No trzeba nadmienić, słuchajcie, że mamy 106 uczestników. Więc zawody nam się rozrastają i pewnie będzie trzeba pomyśleć w przyszłym roku o może podzieleniu, że szkoły podstawowe będą strzelać w innym terminie, a szkoły średnie w innym terminie. To jeszcze będziemy musieli ustalić,
ponieważ no, dzisiejszy dzień będzie jednak długi, ale to mnie akurat cieszy, że sport strzelecki w tym momencie jest bardziej, że tak powiem, rozpopularyzowany i coraz więcej osób chce spróbować swoich sił w strzelaniu sportowym. Jeszcze chciałbym podziękować, bo może od tego powinienem zacząć, dla naszych sponsorów, bo pizzeria De Grasso zasponsorowała nagrody rzeczowe o łącznej wartości prawie 900 zł, więc dziękujemy im za to serdecznie. Dodatkowo o godzinie 12 mamy poczęstunek w postaci pizz dla wszystkich uczestników, więc nikt głodny z dzisiejszych zawodów do domu nie wróci. I to wszystko dzięki pizzerii De Grasso jako naszemu głównemu sponsorowi w dzisiejszych zawodach. Za to serdecznie dziękuję.